I had dreamed of revenge. I had nothing to lose. There was no fear. No one would be walking out of here alive. Witajcie z tej strony Skorpion. Lecimy dalej. Mamy trupa. Przejdziemy tędyk. Nie możemy niestety. Niedobrze. Okej. Energię żeśmy sobie, że tak powiem, obniżyli. Teraz będziemy mogli przejść. Zobaczymy. No nie. Co jest? Chyba, że to nie tutaj. Ono momentu. Zgadza się, to tu. I jest wyjście. Tylko dzięki Aleksowi nie oszalałem przez te ostatnie 3 lata. Teraz sam nie wiedziałem, co naprawdę czuję. Muszę wpakować się w coś tak dużego, że nadepnął Jackowi Lupino na odcisk. Niedobrze. Rozdział 3. Zgrywając twardziela. Lupino prowadził biuro seksu, prochów i zabójstw na zlecenie w obskurnym hotelu, zajmującym rozsypującą się kamienicę. Policja była już blisko. Słyszałem coraz głośniejsze wycie syren. Lupino sądził, że nas załatwi, zabijając Aleksa i wrabiając w to mnie. Ale w ten sposób zwrócił jedynie moją uwagę. No bo. Zacząłem od hotelu. To był przykry widok, migoczące światła, wyblakłe ściany, kilku tanich bandziorów do wynajęcia i zmęczone spojrzenia prostytutek. Ruszyłem przed siebie, zgrywając twardziela jak setki razy wcześniej. Interesu pilnowali, szczerząc zęby jak rekiny, dwaj bezwzględni gangsterzy. Bracia Finito. Proszę państwa, oto nasz bolesny wrzut na tyłku. Będzie bolało. Bosko nam ze śmiechu. Sami to wymyśliliście? A może jakiś bijaczyna z dołu wam w tym pomógł? Nie odpowiadajcie. To było pytanie retoryczne. Mam coś dla szefa. Jest Lupino? To zależy, kto go szuka. Przyjaciel czy może policyjny śmieć? Nie odpowiadaj. To było, jak to ładnie ująłeś, pytanie retoryczne. Lupino nie przyszedł, ale kazał cię pożegnać. Lupino nie było w hotelu. Wpadłem za to na braci Finito. Wiedzieli, kim jestem naprawdę. Drzwi zatrzasnęły się za mną. I nagle w pokoju zrobiło się aż ciasno od pocisków. Wrzut na tyłku. No i będzie fajt. Mamy dla ciebie bilet do kostnicy. Niestety. Dobra, oberwał. Jest, skinął. Pięknie. Jeszcze jeden śmieć. Oberwałem niestety. Ale on kulkę oberwał też. Oj. Nie jest dobrze. Pięknie. No. Załatwiony. Co my tu mamy? Wszystko w porządku? Pewnie. Szefie Joey! Szefie Virgilio! Nic wam nie jest? Nie. O, to się przyda jak najbardziej. Nie, święty Mikołaj. 3 jest niedobrze. Leżący na biurku list. Obrwałem nieźle. Jeszcze jeden. Nice.
No nie mówcie, że mnie załatwi. Uff. Sporo tutaj oberwałem. Kasa mi nie jest potrzebna. Szkoda mi tracić tutaj te medykamenty moje. No ale cóż. Jak trzeba, to trzeba. Śmieć. Dawać ammo. Właśnie, coś mówił o dokumentach. Z Lubino spotkałem się tylko raz. Jego prawą ręką w interesach był niejaki Vini Gogniti. Gogniti był typem choleryka na krawędzi załamania nerwowego. Wiecznie darł się na ludzi, jakby rozpierała go energia. Miał łeb do tego interesu, ale brakowało mu jaj, żeby grać poważnie. Swoją frustrację wyładowywał na nieletnich ćpunach i dziwkach. Wymiana Walkirii nastąpi w twoim hotelu. Cytując Jacka, Vini, ty się tym zajmiesz. Koniec cytatu. Rico Muerte będzie się wszystkiemu przyglądał. Jeśli coś pójdzie nie tak, to polecą głowy. Was też to dotyczy. Traktujcie więc gościa naprawdę grzecznie i spełniajcie jego żądania. Nie nawalcie, bo spotka was finito! Panowie, finito! Handel Walkirią oznaczał wzmocnioną ochronę, pozamykane drzwi i wielu nerwowych zbirów z palcami na spustach. Nie zapowiadało się to ciekawie, ale i tak warto było sprawdzić. Rico Muerte przypominał filmowego Kaisera Soze. Był jak przerażająca opowieść, która ma trzymać ludzi w napięciu. 313. Bracia Finito zapisali na marginesie numer pokoju, w którym był Muerte. Trzeba będzie się tam wybrać. Zrobimy sobie szybki save. Dobra, co my tu mamy? Drzwi zamknięte. Wydostanie się było trudną sprawą. Zamknięta klatka schodowa i winda niedziałająca od wieków. Okej. Policja, działania, czy śnieżycy, brawura, wszelkie niezbędne... O, kibelek. ...stanowi zagrożenie. Policja, działania, czy śnieżycy... Są medykamenty, pięknie, czyli środki przeciwbólowe. O to chodziło. Policja, działania, czy śnieżycy, Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi coś pusto tutaj. Policja, działania, czy śnieżycy, Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Serduszko, okej. Policja, działania, czy śnieżycy, jak miło. Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Łóżko z vibrą, zagrożenie. Policja, działania. Chciałbyś tak wypróbować, co? Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Na górę? Śnieżycy, Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Ty, jasne. Zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy? Dobra, jesteśmy na zewnątrz. Cholera, trzeba mi jeszcze... Mamy ziomali. Payne siedzi w środku, a oni się nie odzywają. Idziemy, Payne, wy i... Hehe! Muszę te butle rozwalić. Oberwałem. To mi się nie podoba. Nie tak to miało być. Dobra, ich załatwię, trudno. A chciałem w te właśnie butle. Co dalej? Jedne drzwi i drugie. Zejście na dół. Zobaczmy. No momentu. Pójdźmy jeszcze tam. Tu nic nie ma, a szkoda. Dobra. Mykamy szybko w dół. I będzie akcja na pewno. Jakie obskurne ściany. Wow, jaki twardziel. Cztery strzały aż trzeba było oddać, nieźle.
Ammo by się przydało. No i środki przeciwbólowe też. Czemu go nie? Zrobimy sobie tutaj szybki save. Okej. Pusty korytarz, nie? Dobrze. W poprzednim odcinku. O, TV. Markiz Valentine prosi o audiencję. Dziękuję, Lawrence. Moja pani. Mój panie. Tutaj nic. No i ziomal sobie ogląda TV. Dobra, przyszli. Przyjdzie tu? No nie, to skinali. Pooglądamy sobie telewizję? Nie. Cisza. Co, ammo nie mogę wziąć? Hej, halo. Może mam pełną, dlatego. O. Nać pani Walkirią mogli zaatakować bez ostrzeżenia. Musiałem właśnie. Zabiliśmy i mamy spokój. Przeciwbólowe środki żeśmy wzięli. Miło. Idziemy dalej. Tu zrobimy sobie save, ale normalnego. Okej. Tu jest! Wow. No chodźcie. Idziecie czy nie? Gdzie on jest? Wow! To był po lewej czy po prawej? Oj, musiał mnie trafić, no. Niestety. Kolejny wyra z wibratorkiem. Subcią. Ole speluna. A mówią, że to amerykański sen. Wow, a mi się oberwało. Albo za blisko tutaj, żem do niego się zbliżył. To był mój błąd. A, czyli to takie kółeczko. Kurtka. I już nie ma. Będzie komitet powitalny? Cholerny złom. Uważaj, bo jeszcze ci odda. Nie mamy granatu, szkoda. Mordercza automat z napojami. Do mnie mówisz? Farciel z ciebie, jak się boję. Co wy mi możecie? Wow. A jednak mogą. Dobra. He's dead. Ammo mi się powoli kończy z tej broni. To nic nie dało niestety. Co tu jest? Nic, a tu? Też. Walka z
narkotykiem Valkyrią zakończyła się dzisiaj tragicznie dla agenta specjalnego Alexa Boldera z DEA, który został brutalnie zamordowany na stacji metra Roscoe Street. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni jest Max Payne, którego widziano w pobliżu miejsca zabójstwa w strzelaninie. Policja wciąż poszukuje tego recydywisty. Uwaga, jest on uzbrojony i może być bardzo niebezpieczny. Prognoza pogody. Najgorsza w dziejach miasta Śnieżyca nadal szaleje. Stanowi zagrożenie. To jest pomówienie. Działania. Czy... Właśnie. Ja jestem niewinny. Ziomal. Okej. Co tu jest? Nic. O, piknie. To mi się podoba. Ściana. Gdzie by tu iść dalej? Tu niestety nie. Tu też nie. No to pozostaje jedynie iść tu. Wal się na ryć, płynie. Jeszcze by mnie zaatakowali. A tak mamy spokój. Wow. Shit. Dobra. O, jeszcze jeden się pojawił. Dobra, nice action, is that? Tak to się robi w wielkim mieście Nowym Jorku. Tu nie mogę, więc będzie tutaj tylko ta jedyna droga. Znalazłem pokój, w którym był Muerte. No i super. Siema. Bandzior. I martwy. Na szczęście. Sprawdźmy kible. Fuj. O. I o to chodziło. Mamy kolejny środek przeciwbólowy. Chwila. Mogę tu iść? Wow! Muerte też dostał list. No i nadziałem się na pułapkę. Nasze śledztwo nie wskazywało na powiązania Angelo Punchinello ze sprawą Valkyrii. Ślady kończyły się na Jacku Lupino. List, który znalazłem, podpisał sam Punchinello. To był pierwszy dowód na to, że ojciec chrzestny wiedział, czym handlują na jego podwórku. Z kłopotów, w jakie wpakowałeś się w Chicago, wyciągnęła cię rodzina Punchinello. Czekałeś na okazję, aby się nam odwdzięczyć. Jeden z naszych chłopców ma bardzo poważny problem. Chcemy, żebyś wspomógł nas w tej sprawie swoimi szczególnymi umiejętnościami. Ale zbieranie dowodów straciło sens kilkaset pocisków temu. No tak. Tak dawno przekroczyłem granicę, zza której nie było już powrotu, że nawet nie pamiętam, jak ona wygląda. No i wszystko jasne. Co tu mamy? Tu puste? No tak. Znaczy się puste. Zamknięte. O to chodziło. O. Ammo się przyda jak najbardziej. Co my tu mamy? O, spluwencja. Szkoda, że się nadziałem tutaj na tą pułapkę.
to zrobić. Nic. Teraz to już, jak to się mówi, po frytach. Na górę iść? Nie. Tu. Ostrożnie, żebyśmy nie spadli. Okej. O, mamy koktajl Mołotowa, ale sobie zostawimy to. Sejwik. Wolałem nie wiedzieć, co tu się stało. Nie był to miły widok. No raczej. Dobre. No i tutaj sobie zakończymy odcinek. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!